że ta paczka trafi do konkretnej rodziny, która rozumiem, że wyraziła konkretne, jak było napisane właściwie pewne listy do świętego Mikołaja ze swoimi specjalnymi życzeniami, potrzebami. Rozumiem, że te paczki trafi to, co najbardziej potrzebne. Tak, my naszą paczkę przygotowaliśmy zgodnie z listą przygotowaną przez wolontariusza, który odwiedził tę rodzinę i zorientował się, jakie przedmioty, co jest tam potrzebne. To jest rodzina wielodzietna. Mogę tylko powiedzieć, że jest też dotknięta, że jest dotknięta chorobą. I to jest też problem w udźwignięciu tych wszystkich trudów życia. Więc trzeba pomóc i te marzenia zrealizować. I to się udało. Proszę Państwa, program Szalona Paczka jest wyjątkowym programem, dlatego że pomagamy konkretnym osobom spełnić konkretne marzenia, zaspokoić ich często najbardziej podstawowe potrzeby. Pomoc trafia wyłącznie do rodzin, które naprawdę tego bardzo potrzebują, którzy tą pomoc w jak najlepszym stopniu wykorzystają. A czy może Pani cokolwiek powiedzieć o rodzinie, do której trafi ta paczka? To jest rodzina, która mieszka na wschodzie Polski, jest 9 dzieci. Część dzieci już łączy naukę z pracą. Te dzieci, które są chore, wymagają troskliwej opieki mamy, w związku z tym mama nie może pracować, bo dlatego jest trudniej wyżyć z jednej pensji. No i potrzeby przy tak dużej gromadzie są ogromne, więc dlatego... Właśnie, co dokładnie w tej paczce?